dzisiaj będziemy obnażać dzieła diabelskie. Bo jak pamiętacie z tego, co mówiłam w zeszłym miesiącu, czas łaski to jest czas wyzwolenia, wychodzenia z więzień na wolność. A to prawda cię wyswobadza. I to prawda obnaża wszelkie kłamstwo. I dzisiaj to będziemy robić. Chcę wam pokazać, w jakim jesteśmy aktualnie miejscu. I gdybym miała podsumować jakoś ten okres teraz, co jest teraz do zrobienia, na czym powinniśmy się skupić, to bym powiedziała w ten sposób, że teraz potrzebujemy skupić się na tym, aby zrównoważyć swoje życie. Aby doprowadzić swoje życie do stanu porządku Bożego, do harmonii, do stabilizacji. Aby przyjrzeć się, które obszary życia są poza tym porządkiem. Jakiś straszny pogłos jest, jakbym była w studni. Czy wziąć ewentualnie drugi mikrofon? Coś to poradzi? Dobra, to będę do was mówić ze studni. Z czeluści. I słuchajcie, dzisiaj wam będę troszkę czytać słowo, ponieważ to słowo jest naszym narzędziem do pracy i słowo jest naszym orężem. I mam taką do was prośbę i taką zachętę, abyście później też sami w domu analizowali to słowo, na którym będę bazować, abyście używali tego słowa jako narzędzia do swoich proklamacji, do tego, aby użyć w sposób praktyczny do niszczenia dzieł diabelskich i do budowania rzeczy bożych w oparciu o to słowo. To jest taki nasz takie praktyczne narzędzie. I zacznę od Izajasza 41:5. Najpierw to przeczytam, a później powiem wam, o co chodzi. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przejęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swoje grzechy. Głos woła na pustkowiu, uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone. To co strome, wyprostowane, a co wyboiste, wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. To jest pierwsze słowo, to jest taki nasz fundament, na którym będziemy bazować i na którym będziemy pracować. Zobaczcie, tutaj jest mowa o czasie łaski. Pocieszajcie mój lud, mówcie o tym, mówcie do serca Jerozolimy, mówcie do swoich własnych dusz. Oto jest czas wyzwolenia, oto jest czas ratunku, oto Jezus jest tym ratunkiem, oto nadszedł czas łaski, oto wychodzimy z więzień. To jest dla nas jasne, o tym jest tutaj mowa w tych pierwszych wersetach, ale dalej jest mowa. Głos woła na pustkowiu i to jest ten moment. Głos woła na pustkowiu i mówi, uporządkujcie drogę Pana, prostujcie ścieżki. Wiecie, o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o wyprostowanie toków myślowych, o uporządkowanie swego sposobu myślenia. Jeżeli pamiętacie, 2 miesiące mówiłam o tym, że to jest ten moment, żebyśmy zajęli się pracą, abyśmy zaczęli przykładać tą miarę prawdy do naszego życia, abyśmy zaczęli rewidować, o czym i w jaki sposób myślimy. Ponieważ tak jak myślimy, tak działamy i później taki mamy efekt w naszym życiu. A mówimy o tym, że czas łaski to jest czas sukcesu, to jest czas szczęścia, które mamy doświadczać. Ale jak tu jest niepoukładane, to gdzie to szczęście, gdzie ten sukces? To jest nasz punkt wyjścia. To jest o tym mowa. To jest ten czas, abyśmy zaczęli przykładać tą miarę prawdy Bożej do naszego życia. Zaczęli rewidować to, o czym realnie myślimy i w jaki sposób. I przemieniali nasze myślenie na sposób Boży. Ale jest mowa dalej o tym. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone. Chodzi o to, aby każda dziedzina twojego życia została wprowadzona w miejsce równowagi Bożej. Każda góra ma być obniżona, a każda dolina ma być podniesiona do miejsca Bożego porządku, do miejsca Bożej harmonii, Bożej równowagi. I teraz zrewiduj sam w swoim życiu, które dziedziny życia wyrosły ci jako te góry.
to są te dziedziny życia, gdzie tak mocno się na nich skupiasz, gdzie tak bardzo jesteś zaoferowany i zajęty tymi sprawami, że dzieje się to kosztem innych dziedzin, które w związku z tym kuleją w twoim życiu, a one są równie ważne. I Bóg mówi w ten sposób, to rób, ale i tego nie zaniedbuj. Potrzebujesz być w miejscu równowagi. Taką górą na przykład może być dla ciebie praca, bo dzieje się to kosztem twojego snu i odpoczynku, bo jesteś pracocholikiem. Wyrosła twoja góra poza ten standard Boży. Musisz to wyrównać. Wyrównać w jaki sposób? No właśnie, wyregulować to Bożą prawdą. Co Bóg mówi na temat pracy? Co Bóg mówi na temat odpoczynku? Zrównoważ te obszary zgodnie z Bożym Słowem. Doprowadź się do miejsca harmonii. Dotyczy to każdej innej dziedziny życia. Zobacz, jak to u ciebie wygląda. Czy na przykład nie jest tak, że teraz tą górą dla ciebie na przykład jest to, że skupiasz się na sobie, jesteś zaoferowany, zajęty sobą samym, bo o tym mówimy, żebyśmy się na sobie skupili, żebyśmy na sobie pracowali na swoich własnych duszach, poznawali siebie samych, ale zobacz na przykład, czy nie dzieje się to kosztem relacji z innymi ludźmi, bo to znowu wyrosła ci góra. Bo ty teraz unikasz kontaktów, unikasz relacji, bo tak jesteś zajęty, zaszywasz się w domu. To jest jedna z opcji. Ja wam to pokazuję jako przykłady, aby to było dla was bardziej czytelne. O tym tutaj mówi to słowo. Jest potrzeba, aby zrównoważyć każdy obszar życia stosownie do tego, jak Bóg to wyprofilował, jak On mówi o tym w swoim Słowie. Tu chodzi o Boży porządek i wprowadzenie Bożej harmonii do każdej dziedziny. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Dlatego, że o tym mówi Słowo w 5 wersecie. Wówczas objawi się chwała Pana. Tam, gdzie brakuje ci równowagi Bożej, w tych obszarach życia, tam nie doświadczysz Bożego manifestu. Tam, gdzie nie przykładasz Bożej miary prawdy, tam nie będzie Bożego sukcesu. To o to chodzi. To jedno wynika z drugiego. Jesteśmy w czasie łaski. I to jest ten moment, abyśmy przemieniali nasze myślenie, abyśmy równoważyli każdą dziedzinę życia i wtedy nastąpi właśnie twój sukces. Wtedy przeżyjesz swoje szczęście. Wtedy doświadczysz Bożego cudu. Ale w tych miejscach, w tych obszarach życia, gdzie brakuje tej równowagi Bożej, tam nie będziesz mieć sukcesu i szczęścia, nie będziesz tego doświadczał. To o to chodzi w tym słowie. To jest nasz punkt wyjścia. To jest jakby pierwsza przestrzeń. Wszystkie generalnie będą ze sobą zazębione. Więc to jest pierwsze słowo, które chciałbym was poprosić, abyście je sobie rozważali i żebyście zobaczyli, jak tutaj po kolei te elementy po sobie następują. Bo my chcemy sukcesu, bo my chcemy chwały, aby ona objawiała się w naszym życiu. Tutaj mamy pokazaną drogę. Dalej. Ewangelia Marka 3:24-25. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek. I jeśli w jakimś domu brakuje jedności, grozi mu ruina. I tutaj mamy obnażoną diabelską strategię. Tutaj mamy pokazane, co się może potencjalnie wydarzyć, jakie jest diabelskie działanie. Jest takie, żeby doprowadzić twoje życie do ruiny. W jaki sposób? Wykorzystując wszelkiego rozwoju rozjazd, rozłam i rozdwojenie. I to dotyczy szczególnie małżeństw, rodzin, liderów i wspólnot. Brak wypracowania jednolitego, spójnego kierunku myślowego, opartego na Bożej prawdzie, będzie skutkował tym, że będzie powiększało się to rozdwojenie i rozdarcie i ostatecznie doprowadzi to do porażki, do rozpadu tego obszaru. W przypadku małżeństw skończy się to rozwodem. W przypadku rodzin, rozłamem w rodzinach. Jeżeli chodzi o życie wspólnotowe, ludzie będą odchodzili, a między liderami będą rozjazdy i sprzeczki. To jest skutek zbagatelizowania drobnego rozjazdu dziś. Tam, gdzie widzisz drobne rozdarcie w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twojej społeczności, gdzie nie ma jednego wypracowanego kierunku myślowego opartego o prawdę Bożą, ja mówię o prawdzie Bożej,
to tam następuje tak jakby robi się mała dziurka. Na początku ją bagatelizujesz, bo to nie jest duża rzecz. Ale z czasem ta dziura robi się coraz większa, robi się dziurzysko, aż w końcu to ubranie przestaje być dla ciebie do wykorzystania. Po prostu je wyrzucasz, bo już się do niczego nie nadaje. Tak samo to wygląda w duchowej rzeczywistości, z tej perspektywy. To jest istotne, abyśmy na to zwrócili uwagę. Jak wiecie, rozdwojenie jest wynikiem braku wzajemnego się rozumienia. My się nie rozumiemy. Mamy różne poglądy na dane tematy. Ale wiecie, to punktem wyjścia jest prawda Boża. Nieważne, kto co myśli, jakie ma doświadczenia, co czuje, to prawda Boża jest tym regulatorem. Do rozdwojenia dochodzi wtedy, kiedy... Może inaczej. Do tego przyczynia się to, że mamy problem na poziomie wykorzystywania logiki. Nasz umysł nie składa w sposób logiczny pewnych treści. Do tego też przyczynia się słaba komunikacja. To my się wtedy naprawdę nie rozumiemy. Wtedy jeden myśli, że to koń, a drugi, że to słoń. Widzą co innego, mówią o dwóch różnych rzeczach. Nie rozumieją się nawzajem. Ale słowo mówi w ten sposób, że to doskonałym spoiwem na rozdwojenie jest miłość. Miłość jest spójnią doskonałości. To jest to spoiwo. To jest ta nić i ta igła, którą możemy zaszyć te wszystkie rozdarcia, które się pojawiły w relacjach, czy na poziomie małżeństw, czy na poziomie rodzin, czy również w kościołach i wspólnotach. To miłość. Jeżeli dobrze pamiętacie, Artur o tym pisał dość niedawno, taki post a propos poziomów miłości. To on tam podawał, że wzajemne rozumienie, chęć rozumienia się nawzajem jest jednym z tych poziomów. To właśnie to miłość jest tym spoiwem. To, że chcemy się zrozumieć, to, że chcemy usiąść, porozmawiać i zobaczyć, co w związku z tym też mówi prawda Boża i powiedzieć na amen na prawdę Bożą. To jest ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę naszą w tym okresie czasu, bo w innym przypadku, tak jak mówię, diabeł będzie wykorzystywał te drobne nieporozumienia między nami. I będzie doprowadzał do tego, że rozjazd będzie coraz większy. A ostatecznie te rzeczy się nie ostoją. A nie o to nam chodzi. Lecimy dalej. Ewangelia Mateusza 5:37. Niech raczej wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie. Bo to, co ponadto, pochodzi od złego. To jest ten moment, abyś podjął ostateczne i radykalne decyzje. Albo idziesz w lewo, albo idziesz w prawo. Nie możesz stać w rozkroku. Potrzebujesz ostatecznie podjąć decyzję. Czego ty chcesz? W jakim kierunku chcesz podążać? Nie możesz być w miejscu rozkroku, bo to nie jest naturalne. Jeżeli się źle zwiodłeś, to się rozwiedź. A jeżeli się dobrze zawiodłeś, to dbaj o swoje małżeństwo. A nie rób tak, że dzisiaj się rozwodzicie i się kłócicie, jutro się znowu godzicie, jesteście małżeństwem, a za dwa dni znowu się rozwodzicie i znowu od siebie odchodzicie. Konkretnie, lewo czy prawo. Chcesz mieć dzieci, czy nie chcesz mieć dzieci? Nie chcesz mieć dzieci, ale jak będzie wpadka, to też będzie dobrze. Nie. Chcesz mieć dzieci, czy nie chcesz mieć dzieci? Albo w lewo, albo w prawo. Nie lubię pracy na etacie, wolałbym założyć firmę. To załóż firmę. Nie założę firmy, bo to takie ciężkie, wolę zostać na etacie. Praca na etacie, zakładanie firmy. Albo radykalnie, ostatecznie. Nie stójcie w rozkroku. Jest ta potrzeba, abyśmy podjęli ostateczne decyzje. Wiecie dlaczego? Ponieważ rozkrok nie jest naturalnym stanem rzeczy. Ludzie normalnie stoją tak, a nie tak. Tak się nie stoi. Nie łapie się dwóch srok za jeden ogon, jak to się mówi. To jest na takiej zasadzie. Tam dziedzina życia mi się podoba, postawię kopyto, ale ta też mi się podoba. Co z tego, że jest sprzeczna z tamtą? Też mi się podoba, też postawię kopyto. I tak stoicie. Wiele ludzi tak właśnie stoi. I mówią, mam tutaj... Dwie sroki złapałem za jeden ogon. Ale ty stoisz
Ty się nie poruszasz, życie płynie, wszystko się rozwija, idzie do przodu, a ty stoisz, a tak naprawdę stanie w miejscu jest cofnięciem się. Za chwilę do twojego życia przyjdzie wycofanie, za chwilę przyjdzie chwiejność, za chwilę przyjdzie brak poczucia bezpieczeństwa, za chwilę przyjdzie brak równowagi i stabilizacji, za chwilę nie będziesz zdecydowany, co ty w ogóle chcesz, przyjdzie bierność, przestaniesz podejmować decyzje. Nie możesz się poruszać naprzód, nie chodzi się w ten sposób. To nie jest naturalne. Nie to przewidział Bóg. On powiedział, albo bądź gorący, albo bądź zimny, bo co? Letniego wypluję z moich ust. Taki człowiek stoi przed Bogiem i mówi w ten sposób. Bóg go pyta, czego chcesz? Kurczę, nie wiem, Boże. Może coś zaproponuj. Może coś od siebie powiedz. Może tak trochę się mną interesuj, tak działaj, ingeruj, rób cuda, ale z drugiej strony może się mną nie interesuj. Brak zdecydowania. O co ci chodzi, człowieku? Zdecyduj się. W lewo albo w prawo. Słowo mówi w ten sposób, że człowiek o rozdwojonej duszy nie otrzyma nic od Boga. O co tu chodzi? Jeżeli ty jesteś niezdecydowany, jesteś rozdarty wewnętrznie, nie będziesz mieć w tym sukcesu. Nie będziesz mieć powodzenia w swoim działaniu. Bo ty jesteś trochę tu, a trochę tu. I stoisz, i czekasz, nie wiadomo na co. Musisz podjąć radykalną decyzję. Albo w lewo, albo w prawo. Wiecie, do czego doprowadza takie długotrwałe stanie w takim rozkroku? Dotyczy to zarówno Kościoła, jak i ludzi w świecie. Bo ludzie są w świecie tak samo niezdecydowani jak Kościół. To rozdarcie wewnętrzne prowadzi do chorób psychicznych. Do schizofrenii i do dwubiegunówki. I widzimy Kościół, który duchowo jest schizofrenikiem również. Jak tak na to spojrzycie. Także niech wasze tak będzie tak, a wasze nie to będzie nie. Co ponadto, to od złego. Wszystkie ale, wszystkie nie wiem, to diabeł. Bóg mówi albo czarne, białe. Życie, śmierć, prawda, kłamstwo. Jeżeli nie wiesz dzisiaj, to zacznij się modlić, jak trzeba, weź post. Skup się po prostu na tym obszarze, gdzie nie wiesz i módl się i działaj dotąd, aż będziesz wiedział. Wyjdź ze swojej komory dopiero wtedy, kiedy będziesz ostatecznie wiedział. Tak, w prawo, albo nie, w lewo. Nie stój w rozkroku. Kolejna rzecz. Drugi Tymoteusza 2:1. Ty zatem, mój synu, wzmacnij się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. O tym już dzisiaj Artur mówił dość sporo. Ja o tym też pisałam niedawno post. Że nie możesz mówić o łasce bez wspomnienia o zbawieniu. Nie możesz doświadczyć zbawienia bez doświadczenia łaski. To są jakby dwie strony tego samego medalu. Przeżywasz łaskę i zbawienie. Umacnij się łaską. Są osoby również w naszym kościele, których duchowe kręgosłupy zaczęły się wykrzywiać, ponieważ przestały umacniać się łaską. I one nie są w stanie dzisiaj udźwignąć tego gabaratu życia. Porozwijałeś się, ale nie pobudowałeś pewnych rzeczy w prawidłowy sposób. I przeszkadza ci, obsiadasz, bo jest ciężar, wykrzywia cię. Wróć do fundamentu, Artur ci o tym mówił, do Ewangelii, pojednania. Bo w innym przypadku pozostaniesz w miejscu krzywizny, będzie cię wykrzywiało. Będą się działy różne sytuacje w życiu i ty nie będziesz mógł w żaden sposób znieść ciężaru tych wydarzeń. Z uwagi na to, że pozostałeś w jakimś miejscu. Wiecie, że fundament się zalewa kolejnymi warstwami. To nie jest tak, że raz wystarczy. Ponieważ ty się rozwijasz
I twoje poznanie Boga też ma się rozwijać. Twoje chodzenie w wierze też ma się rozwijać. Twoje praktyczne korzystanie z prawdy też ma być czymś nieustannie w twoim życiu, co ci towarzyszy. Nie to, że 10 lat temu coś zrobiłeś, wtedy praktykowałeś, dzisiaj nie musisz. To wszystko ma swoje konsekwencje. Kiedy mamy do czynienia z wykrzywieniem tego fundamentu, to dochodzi do tego, że ty zaczynasz się wykrzywiać w swoim życiu, zaczynasz patrzeć z innej perspektywy. A to jeszcze pół biedy. To zaczyna doprowadzać do tego, że masz pewnego rodzaju przeciążenia w swoich biodrach, w swoich lędźwiach. Przestajesz być produktywny, przestajesz być kreatywny, przestajesz być twórczy, bo właśnie nie korzystasz z tej łaski. Ucieka to z ciebie. Przestajesz w swoim życiu. Nie rozwijasz się w takim tempie jak wcześniej, bo ci to ciąży. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli zbagatelizujesz ten moment, to dalej będzie tylko jeszcze gorzej. Dojdzie do tego, że utracisz możliwość stabilizacji. Będziesz się chwiał. Będziesz się przewracał. Nie będziesz w związku z tym też efektywny. Nie będziesz mógł robić ruchów do przodu, bo z uwagi na to przeciążenie po prostu będziesz się wywracał na bok. Dlatego umacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus. I taką jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Ci z was, którzy byliście w środę na modlitwie wstawienniczej, to pamiętacie, o co się modliliśmy, co zobaczyliśmy podczas tych modlitw. Ten obraz proroczy pochodzi z drugiej księgi Daniela, z drugiego rozdziału, gdzie jest mowa o posągu. I to jest obraz przemieszania. To jest taka prorocza ilustracja również dla nas na ten czas. Pobudowałeś swoje życie z różnych elementów, z różnych materiałów, które w naturalny sposób nie występują jakby ze sobą w takim połączeniu. One mają różne cechy fizyczne. One są bardzo różne, mają różne zastosowanie. Zostały użyte do budowy twojego życia. Na różnych etapach swojego życia budowałeś z jakiegoś określonego materiału. Niektóre obszary twojego życia to jest to złoto z tego posągu. Tam się uświęciłeś, tam wprowadziłeś prawdę Boże w sposób praktyczny w swoim życiu. Widzisz tego efekt. Inne obszary twojego życia są jak to srebro, gdzie realnie w sposób praktyczny korzystasz ze zbawienia. Na przykład chociażby z uzdrowienia. Ale są też takie obszary w twoim życiu, które nie zostały przemienione. Niektóre elementy zbudowałeś według pewnego ludzkiego standardu, a nie według Bożego pomysłu, Bożej prawdy. Sprawujesz te rządy sam, wprowadzasz własną władzę ludzką. Żelazo jest obrazem władzy człowieczej, gdzie mówisz, ja sam to zbuduję, to co Artur mówił. Nie będę korzystał z łaski, ja się za to wezmę. Ja to zrobię, o własnych siłach. Będę samosprawiedliwy, zadziałam według mojego pomysłu. Nie będę tego konfrontował z prawdą. To są takie obszary. Ale są też takie, które prezentuje brąz, gdzie zbudowałeś się na podstawie swojej własnej subiektywnej opinii, bo powiedziałeś, mam takie doświadczenie, tak było w moim życiu. Nie zbadałeś faktów. Zbudowałeś te obszary w swoim życiu na podstawie poszlak, a nie faktów Bożych, które są obiektywne. To jest twój subiektywny punkt widzenia. Nie skonfrontowałeś tego z prawdą. Oceniłeś jakieś zjawisko. Ale Bóg mówi w ten sposób, sądźcie sprawiedliwie, czyli zgodnie z prawdą Bożą, obiektywnie. Ale ty pobudowałeś pewne obszary życia właśnie w taki sposób. I są też pewne miejsca, gdzie występuje ta domieszka gliny. Czyli mamy do czynienia z cielesnością, z tą psychofizycznością, ze starą naturą, niezmienionym charakterem, niezmienionym sposobem myślenia. I to jesteś cały ty. Składasz się z tych różnych elementów. I zobaczcie, że to nie jest naturalne złożenie, bo jeżeli dobrze pamiętacie, to
to Bóg mówi w ten sposób, aby budować swoją budowlę życia ze złota, srebra i drogich kamieni. Mówimy o tych materiałach szlachetnych. Nie ma tam mowy o brązie, nie ma mowy o żelazie, nie ma mowy o glinie. To są czysto ludzkie wytwory, czysto ludzkie materiały. To jest pomieszanie. Twoje nogi są słabe. Nogi symbolizują tą podstawę, ten fundament. Zobacz, na czym zbudowałeś fundament swojego życia. Czy zbudowałeś naprawdę? Stopy są najsłabszym ogniwem. Będziesz się chwiał. Nie wytrzymasz ciężaru życia z takimi stopami. Tam dalej jest mowa w tym samym rozdziale o tym, że oto spada z nieba kamień i uderza w te stopy i rozpada się cały ten posąg bez ludzkiej ingerencji. I to jest obraz Bożego sądu. To jest obraz Bożej prawdy, która dociera do życia człowieka i uderza we wszystko, co zostało zbudowane na fundamencie innym niż Chrystusowy. To musi paść. To jest ten kamień zgorszenia, o który niektórzy się potknął. To jest ta prawda. Zgódź się z Bogiem na to, aby ten sąd przyszedł do twojego życia. Tam dalej jest obraz góry i ten obraz góry, która powstaje po zburzeniu tego posągu, to jest obraz chwalebnego Kościoła. Taki jest porządek Boży. To, co zostało w sposób bezprawny zbudowane w twoim życiu, nie na fundamencie nauki apostolsko-proroczej, jest do zburzenia. I nie mów, kurczę, zbudowałem tak wielką budowlę, teraz mam to wszystko zburzyć. Tak. Zrewiduj, jaki masz fundament, bo to, co zbudowałeś, jest lewe. Mimo tego, że to może wyglądać zachwycająco jak ten posąg, widzisz go z daleka, wydaje ci się, jest majestatyczny, jest piękny. Możesz powiedzieć, no wiesz, no ale głam głowę ze złota. Z daleka tak, z daleka błyszczy złoto, błyszczy srebro, z daleka. To jest obraz tego, co jest widoczne na pierwszy rzut oka w życiu człowieka. Z daleka wygląda, że wszystko super w twoim życiu, że wszystko masz pobudowane, że wszystko masz jak należy. Ale podchodząc bliżej do twoich stóp, widać, z jakiego materiału zostały zbudowane. Na czym zasadzasz swoje życie? To widać. Z daleka nie, ale z bliska, kiedy podchodzimy blisko do życia siebie nawzajem, to widzimy. Nieważne, że masz głowę ze złota, masz słabe nogi, ze złego materiału zbudowane. Pomieszałeś materiały, nie ostanie się produkt ludzki. Zostanie to zburzone, prawda Boża to obnaży i to runie. Nam chodzi właśnie o fundament, słuchajcie. To na tym się wszystko zasadza. To z tego miejsca budujemy prawidłowo rzeczy. Efektem czego później jest to, że mamy sukces. To prawda Boża jest tego gwarantem. Podejmij dzisiaj taką decyzję, że zrewidujesz swoje życie, że pozwolisz na to, by Boża prawda obnażyła wszystkie te zlepki. Obejrz się w ogóle w tym. Jeżeli będzie trzeba coś zburzyć, zgódź się z Bogiem. Nie trzymaj tego na siłę. Nie ma takiej potrzeby, słuchajcie. To doprowadzi twoje życie do miejsca harmonii. Wtedy nastąpi Boża równowaga. My się już w tym kierunku zaczęliśmy modlić i ogłaszać to, że sąd przychodzi do domu Bożego.
bo od rozpoczyna się od domu Bożego. Skorzystajmy z tego czasu łaski, kochani. I uśmiechnijcie się do mnie. Bo ja mówię wam naprawdę dobre rzeczy. To jest, słuchajcie, to jest ku wyprowadzeniu nas na wolność. Abyśmy zobaczyli nasz realny stan. Abyśmy zobaczyli, jak diabeł oszukuje. On wprowadza w miejsce iluzji. To jest wszystko ku wolności. To jest wszystko ku temu, aby wasze życie było zbudowane, abyście byli ludźmi, którzy realnie przeżywają szczęście i sukces w swoim życiu. Po prostu. Amen.